Cześć, ten odcinek otworzy wrota piekieł. Część z Was się obrazi, część z Was, mam nadzieję, zmieni swoje zachowania, część z Was będzie w szoku, bo usłyszy to, czego się zupełnie nie spodziewacie, co chcieliby, a nie mogą powiedzieć właściciele sklepów i producenci. Skąd pomysł na odcinek? Jestem po kolejnej rozmowie z właścicielem marki i takiej, no, niefajnej rozmowie. Nasłuchałam się o nas, drogie kobiety plus size, i myślę, że po tych wszystkich rozmowach jednoznacznie mogę stwierdzić, gruby klient to najgorszy klient. Tego Wam nie powiedzą właściciele sklepów i producenci ubrań, no bo zostaliby spaleni na stosie. Z chęcią by Wam to powiedzieli w twarz, ale po prostu nie mogą. Wiecie, co wybierają? Zamykają oferty plus size i idą po prostu w szczupłe ubrania. Tak, spotkałam się z tym, że jedna z właścicielek marek powiedziała: nie ubieram już grubych kobiet. Uwielbiałam to, miałam swoją misję, ale już tego nie chcę więcej robić. Skupiam się na zwykłych rozmiarach, mniej problemów, miła atmosfera. Dla mnie to było trochę szokujące, że aż tak daleko poszło to, ale to nie słyszałam tego od jednej osoby, bo też słyszałam od jednej z producentek, że też skupi się raczej na sprzedaży zwykłych rozmiarów, bo ma dosyć. Nie tylko psychicznie, ale też finansowo. Skąd biorą się te problemy? Czy my, grube baby, jesteśmy aż takim wrzodem na dupie dla producentów? Okazuje się, że tak. Oczywiście nie każda z nas jest złym konsumentem. Potrafimy być normalne, miłe, kulturalne i świadome. Niektórym z nas jednak się wydaje, że no skoro jesteśmy tak wyedukowane i jesteśmy tak świadome, że będziemy komentować cenę, jakość i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy komentować, czy coś nam się podoba, czy nie. Szczególność słowa nam tego nie zabrania. Ale kiedy widzą lamenty pod jakąś reklamą marki odzieżowej plus size, skąd te ceny? Komentarze są takie agresywne i absurdalne. Widać, że poszło na to masę materiału, tak? Ale nie. Pani wybredna i wyedukowana, świadomy konsument będzie dyskutować o cenach. Pierwszy rodzaj klienta: wredna picza. Wredna picza to taka, która musi wszystko skomentować, oczywiście negatywnie, przyczepić się do czegokolwiek, chociażby do nowości w jednym ze sklepów. Widzi sukienkę, okropna sukienka. Okropna sukienka, cena nieadekwatna do jakości. Ale babo, ty nawet tego nie kupiłaś. I co jeszcze robi wredna picza? Komentuje cenę. Ale jak? Sukienka za 170 zł plus size? Ona nie jest tyle warta. I wiecie, o co chodzi? Okej, dla niej może nie jest tyle warta. I owszem, ta sukienka mogłaby być tańsza, na pewno. Bo wredna picza by chyba chciała, żeby szwaczka w Polsce zarabiała 1,20 zł za godzinę, to wtedy mogłaby wredna picza kupić sukienkę za 75 zł, jak na Shein. Wredna picza jest odklejona od rzeczywistości. Wredna picza musi skomentować negatywnie kolory, fasony i ceny, zamiast zachować te uwagi dla siebie. Jeśli nie podoba nam się to, co proponuje dana marka, to idźmy gdzie indziej. Po co taki negatywny przekaz rzucać w internet? To, że Ci się coś nie podoba, czy nie podoba Ci się cena. Czy ja na stronie Mercedesa piszę, że cena nieadekwatna do jakości, że nowy SUV wygląda jak gówno i będę w nim źle wyglądać? Myślę, że prezesa Mercedesa to nie interesuje. Więc klient, wredna picza, chce być w centrum uwagi, w negatywnym świetle, ale nie ma w tym żadnego po prostu celu, żadnej wartości. Więc jeśli chcesz napisać coś negatywnego pod jakimkolwiek sklepem, daruj sobie. Naprawdę. Jeśli chcesz podyskutować o cenach, napisz prywatnie, skąd bierze się cena. Kolejny rodzaj klienta, uwielbiane przez głównie stacjonarne sklepy: fantazje w rzeczywistość. Często na TikToku widzą dziewczyny i one są strasznie krytykowane. Ja staram się w ogóle nie brać udziału w tych dyskusjach, które przymierzają w sieciówkach ubrania i na przykład piszą: mierzę Zarę 42 albo mierzę HM 44. I okiem osoby, która ubrała tysiące kobiet, powiem Wam, że to nie jest ani 42, ani 44. I takie też komentarze są oczywiście bardzo złośliwe często i ja tego nie lubię, pod tymi filmikami.
nigdy nie skomentowałam takich filmików, ale zastanawia mnie, po co ty siebie oszukujesz i innych? Naprawdę twój rozmiar cię nie definiuje. Możesz założyć dżinsy we właściwym rozmiarze, powiedzmy 50 czy 48, nie musisz wciskać się za małe rozmiary. Nie wiem, czy założyliście, że te osoby, które właśnie na przykład na TikToku czy na Reelsach ubierają daną rozmiarówkę, zazwyczaj są rzeczy z elastanem, nadające się i tak dalej. No skoro wchodzę w 42, to nasze 42. I te fantazje we rzeczywistość często kończą się tym, że sprzedawca nie wie, jak powiedzieć, zwłaszcza w tych mniejszych butikach, takiej osobie, by nie zakładała tego ubrania, by mu nie niszczyła tego ubrania. Dziewczyny, kiedy wciskamy się w rzecz, która... Czy żeby najpierw to zrozumieć, to trzeba podjąć jednak się profesjonalnego zmierzenia i zrozumienia, że jeśli się w coś wcisnęłaś, to nie znaczy, że masz taki rozmiar. Byłam w tamtym miejscu, dziewczyny. Byłam w tamtym miejscu, więc wiem, o czym mowa. Rozrywane szwy. Nawet jeśli wejdziesz, to często nitki czy podszewka się rozrywa. I wiecie co? Tego już później nie można sprzedać. Praca wielu ludzi, pieniądze, cudze pieniądze, nie twoje, chyba że ktoś cię na tym złapie i każe zapłacić, są marnowane. Brak szacunku do ludzkiej pracy. Wake up! Nie musimy wciskać się w mniejszy rozmiar. Naprawdę, to, że jesteś mocniej plus size niż mniej plus size, niczego nie zmienia. Jesteś tym samym człowiekiem. Przestań wciskać się za małe rzeczy. I uwaga, sklepy online zwroty mają, bo było coś za małe. Przychodzi rozerwane. Zepsuty suwak, bo było wciskane bez rozpinania. Te rzeczy, sklepy często idą na rękę i po prostu zwracają pieniądze bez dyskusji, bo boją się opinii w internecie. Boją się opinii, bo może się okazać oczywiście, że ta klientka, która fantazję we rzeczywistość, okazuje się też wredną piczą, która otworzy wrota piekieł w całej sieci, byleby udowodnić swoją rację. Więc dziewczyny, zmierzcie się i nie oszukujcie. Trzeci rodzaj klienta, klient brudas. Kilka lat temu u jednej z moich ulubionych producentek bielizny zaczęłam posta ze zwróconą rzeczą w ramach reklamacji. Zobaczyliśmy to z przyjaciółką, ten post, i tak mocno utkwił w pamięci mojej przyjaciółce, że do tej pory nie może już to oglądać. Jest to nasze na fanpage'u tej firmy. Nie dlatego, że nie szanuję tej firmy, tylko po prostu tak się obrzydziła, że nie jest w stanie oglądać, rozumiecie? Klientka zwróciła na reklamację biustonosz, który był tak brudny, że to było tak obrzydliwe, że wywołał traumę u mojej przyjaciółki, która teraz nie wejdzie na tą stronę już nigdy. I właśnie tutaj zobaczcie, jak bezsilni są producenci, właściciele sklepów, że potrafią wrzucić coś takiego na fanpage, na stronę i pokazać, bo mają już tego dosyć. Dlaczego tego nie robią notorycznie? No właśnie, to jest negatywny przekaz i po prostu godzą się z tym, że ktoś oczywiście ich nie szanuje, nie wiem, zwracają, bo nie zwracają pieniędzy, nie wiem, ja po prostu nie zwracałem, odesłała tą rzecz i tyle. Aczkolwiek boją się tych opinii w internecie i zobaczcie, jak, w jakiej sytuacji są ludzie, którzy ciężko pracują na to, by stworzyć produkt, sprzedać produkt. Klient postanawia coś założyć, przymierzyć, uwalić i często zwrócić. Już nie tylko o reklamacjach mówią. Przychodzą rzeczy zmiętolone, przychodzą rzeczy ubrudzone, przychodzą rzeczy, w których ktoś gdzieś wyszedł i z powrotem oddał. Ja już nie mówię o tym, co robią styliści, bo wiem, jak oddają rzeczy styliści. No cóż, co ja mam powiedzieć? Czy zdarzyło mi się oddać zmiętoloną rzecz? Tak, i do tej pory się tego wstydzę. Czwarty rodzaj klienta, Fata Morgana. Kupuję i znikam. Tu głównie się dotyczy sklepów online i sklepów, które decydują się też na przykład na pobraniowe wysyłki. Dlaczego sklepy często nie oferują pobraniowych przesyłek? Właśnie przez taki rodzaj klienta, który zamawia, nie odbiera, sprzedawca płaci za przesyłkę, traci czas, traci pieniądze, wysyła paragon, musi później to wszystko odkręcać, masa problemów, bo panienka bawi się w zakupy.
i to jest bardzo częsty klient, gdy rozmawiam właśnie ze sklepami, to rozważają właśnie likwidację tych pobraniówek, ale jest jeszcze kolejny nowy sposób na wkurzenie producentów i niepłacenie. Są to te wszystkie PayPal, Klarna i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zamawiają na potęgę, żeby przymierzyć albo sobie nagrać TikToka, albo zrobić zdjęcie na Instagrama i słuchajcie, zwracają wszystko, wszystko, bo mają to w tak zwanym kredycie. Oczywiście ani złotówki nie widzi z tego później producent czy właściciel sklepu, a musi obsłużyć sprzedaż, zwrot. No i czasami te zwroty też nie nadają się do użytku, więc no, słaby to klient. Kolejny rodzaj klientki, dupa trójka. Ja bym to nazwała delikatniej, a patrzę, a pytam. To jest rodzaj klienta, który zadaje absurdalne pytania, truje dupsko, po czym oczywiście nie kupuje. To jest klient, który tak naprawdę nie ma zamiaru kupić. To jest klient, który zamierza zdobyć trochę uwagi, skoncentrować właśnie się na sobie, a przy okazji zabrać komuś kawałek życia. Pytania o wszystko, mimo tego, że jest opis, gdzie jest materiał na stronie online, gdzie są wszystkie informacje, to gdzieś tam, oczywiście zobaczywszy reklamę na przykład na Facebooku, klient będzie pytał, a jaki to materiał, bo kliknąć to już nie ma czasu, a jakie są rozmiary, a jaka jest cena, i tak dalej, i tak dalej. Często są to pytania w ogóle zupełnie absurdalne. Czy będzie na mnie to dobrze wyglądać? Ale skąd ta osoba w sklepie online ma wiedzieć, czy to na tobie będzie kuźwa dobrze wyglądać? I słuchajcie, to się wydaje totalnie absurdalne, ale to jest strasznie notoryczne. Pytania o jakieś takie detale, takie szczególiki, które ta osoba nawet i tak nie jest w stanie zweryfikować. Często są pytania o wymiary. Oczywiście na stronie sklepów online zazwyczaj jest w opisie rozmiar, wymiar, czasami nawet rozmiary modelki, można się porównać. Jest tabela rozmiarów, są wszystkie informacje, ale mimo to trzeba się dopytać. Czemu nie? Po czym, otrzymawszy odpowiedź, klient znika. I w sklepach stacjonarnych, kiedy prowadziłam butik, nazwałam tych klientów też apaczami, nie? To był taki sport, chodzenie po sklepach, zadawanie pytań, oglądanie rzeczy i wychodzenie. Ja od samego już po prostu przekroczenia progu wiedziałam, że to będzie klient, który nie chce kupić, tylko po prostu się dzisiaj nudzi. Dzisiaj nie ma jego serialu, więc sobie pochodzi po sklepach i potruje tyłek. Oczywiście ja wiem, że no, niektórzy nie mają ciekawego życia i chcą trochę też uwagi na sobie skupić i tak dalej, lepiej się poczuć. I są też osoby, które pytają, bo jakiejś tam informacji nie ma. Też powiem wam, czemu się tak denerwuję, bo też trochę mnie osobiście te rzeczy dotyczą. Na przykład ktoś pyta, Ewa, jestem twoją fanką od lat, gdzie kupujesz ubrania? Fanko od lat, do cholery jasnej. Co tydzień o 15 w środę masz odcinek. Większość z nich jest o tym, gdzie ja się kuźwa ubieram. Tak, ten typ klienta też mnie dotyczy. Roszczeniowa księżniczka. Są klienci, którym się wydaje, że wszystko im się należy. Zacznijmy od rabatu. Zaczynają w ogóle często rozmowy od rabatu. To głównie się tyczy bardziej takich sklepów stacjonarnych, no bo sklepy online, no to umówmy się, mają to, powiedzmy, tą dyskusję o rabatach gdzieś. Roszczeniowe księżniczki również oczekują zniżki, bo kupiły dwie sukienki. No ja rozumiem, że sukienka za, nie wiem, 200 zł kupiona razy dwa, no to już się zniżka należy, nie? Nie lubię klientek typu żebraczki. Kiedy miałam sklep stacjonarny, to było bardzo odczuwalne i krępujące, bardzo krępujące. Przychodziła dziewczyna z ulicy, kupowała t-shirt za 50 zł i dyskutowała, negocjowała zniżkę. Ja rozumiem, że są kraje, w których kultura właśnie, nie wiem, targowania się jest mile widziana, ale no tutaj budzi to krępację i zażenowanie. Też dyskusja, czy to jest tyle warte, no ja chcę rabat, bo uważam, że to nie jest warte tej ceny. I tu kolejny raz pojawia się właśnie temat dyskusji o cenach. Co wy uważacie, że ile jest warte, a co de facto, no, cena jest cena. Są ludzie, którzy przyją to, ludzie, którzy zrobili ten materiał, ludzie, którzy to dystrybuują. Jest opłata za to, gdzie to jest przetrzymywane, no i plus jeszcze dodatkowo podatki. I
roszczeniowe księżniczki czasem też nie rozumieją, że te ubrania muszą być, być droższe, bo po prostu twoja dupa jest duża. A na dużą dupę trzeba użyć więcej materiału. Jeśli sukienka lub jakaś rzecz jest bardziej skomplikowana, no to potrzeba dużo więcej materiału niż w rozmiarze mniejszym. I osoby, które nigdy nie szyły niczego, nie zdają sobie po prostu sprawy z tego. Nie szanują cudzej pracy i uważają, że im się należy. Po prostu im się należy taniej, im się należy zniżka. One uważają, że to jest shit i za shit nie będą płacić, ale z chęcią kupią, tylko taniej. Więc roszczeniowe księżniczki będą dyskutować. Będą też mówić, że wiedzą lepiej. Mimo, że w życiu nie uszyły niczego i nie mają o tym pojęcia. Ale one są klientkami, więc mogą wszystko. Współczuję wszystkim przedsiębiorcom. Bo ludzie niestety nie szanują cudzej pracy. Jeśli wam się coś nie podoba, naprawdę możecie iść dalej. Ja wiem, że odzież plus size w Polsce no nadal no nie zadowala. Nie ma co mówić. Nie ma po prostu niestety inkluzywności pełnej. Ludzie sobie wycierają mordę tym plus size'em, robią rozmiar zwykły XL i już się nazywają firmą, która ubiera wszystkie kobiety. Ja wiem, jest dużo grzeszków firm, sklepów i producentów, ale dajmy też im działać, bo będzie ich coraz mniej. Niestety. Ludzie, którzy mają szwalnie i sklepy, no nie chce im się robić odzieży dla plus size. I ja się nie dziwię. Szczerze mówiąc, gdybym ubierała osoby szczupłe, myślę, że byłoby dużo łatwiej, a pieniądz byłby taki sam, albo nawet lepszy. Taka jest prawda. Więc dziewczyny, ja wiem, że rynek nie jest prosty. My też ze względu na kompleksy sobie czasem nie radzimy z emocjami, albo no, nie potrafimy się ubrać ze względu na różne dysproporcje, ale od tego też są styliści doświadczeni. Jeśli mamy jakieś problemy, zawsze możemy sobie wykupić usługę u jakiegoś profesjonalisty po to, by zakupy później były przyjemniejsze i naprawdę świadome, bo nie wszyscy musimy się znać na wszystkim. Jeśli ubieranie sprawia ci jakąś trudność, czemu nie poprosić kogoś o pomoc? Zapłacisz raz czy dwa, no bo zależy, jaką konsultację sobie wykupisz, a myślę, że to jest selekcja na całe życie i zaoszczędzisz sobie dużo stresów i problemów. I przy okazji właścicielom sklepów i producentom nie będziesz truła dupy. No dziś to już wszystko. Bardzo miły odcinek, widzimy się w środę o 15 w innym tonie. Musiałam dzisiaj to wam nakręcić, musiałam, bo kolejna rozmowa mnie rozwaliła na łopatki. Klient plus size potrafi być niewdzięczny, ale też są firmy, które mają mega misję, robią fajne rzeczy i są i uważają, że klient plus size jest najlepszy na świecie. Są też takie firmy i z takimi też zdarza mi się współpracować, więc bardzo się cieszę, że są osoby, które mają klientów, którzy doceniają ich pracę i dla nich się dalej rozwijają i działają. Więc trzymajmy kciuki za wszystkich producentów ubrań. Niedługo będzie lookbook, zaczynam powoli się do niego zabierać. Trzymajcie kciuki za powodzenie, no i subskrypcja, dzwoneczek. I się nie stresujcie, kolejny odcinek będzie bardziej chilloutowy.